koniec głośnej sprawy. Maleńczuk usłyszał wyrok sądu Maciej Maleńczuk uznany winnym ataku na prolifera. Krakowski Sąd Rejonowy uznał w czwartek Macieja Maleńczuka winnym naruszenia nietykalności osobistej działacza Prolife, dowiedziała się PAP. Muzyk ma zapłacić m.in. 6000 zł grzywny. Wyrok jest nieprawomocny i został ogłoszony bez obecności dziennikarzy. W sprawie chodzi o wydarzenia z grudnia 2016 rok, kiedy na rynku głównym w Krakowie odbywał się zorganizowany przez partię Razem protest przeciwko wypowiedzeniu przez rząd konwencji antyprzemocowej. Na manifestacji pojawili się członkowie Komitetu Obrony Demokracji, by wyrazić solidarność z opozycją okupującą salę plenarną Sejmu. Nieopodal antyaborcyjną demonstrację zorganizowała Fundacja Pro, Prawo do Życia. Uczestniczyło w niej 5 osób. Jeden z wolontariuszy tej organizacji miał wówczas zostać przez obecnego na miejscu Macieja Maleńczuka uderzony w żuchwę. Proces w tej sprawie ruszył w połowie września 2018 rok. Ogłoszenie wyroku, decyzją sądu, nastąpiło w czwartek bez udziału publiczności i mediów. Informacje o jego treści przekazała PAP obrońca artysty, adwokat Marta Lech. Maleńczuk, decyzją sądu, ma zapłacić 6000 zł grzywny, 1000 zł zadośćuczynienia na rzecz prolifera, a także pokryć koszty zastępstwa procesowego strony przeciwnej. Wcześniej umorzony został proces o publiczne znieważenie, wytoczony proliferowi przez Maleńczuka. Biegli uznali, że działacz cierpi na chorobę, w wyniku której w momencie zdarzenia nie rozpoznawał znaczenia swojego czynu ani nie mógł pokierować swoim zachowaniem. Na tej podstawie sąd musiał umorzyć postępowanie. Mężczyzna nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej.